spieszysz się pewnie na mecz. Nie oglądam, ale słyszałem ostatnio wynik. Trochę zaskoczył trenerowi reprezentacji współczuję. Współczuję. No bo to jest tak. Każdy jakby gra gdzie indziej, tak? Jest jedenastka, gdzie grają gdzie indziej. I nagle jakby się zbierają. I grają razem. I nagle grają razem. Oni muszą jakby, wydaje mi się, chyba częściej przebywać też razem, żeby się rozumieć, żeby strzelać. No Lewandowski nie był Lewandowski. Gdzie ten Lewandowski, który w Bayernie strzela co drugi mecz bramki, a tutaj nagle dwie lewe rączki, tak? Dwie lewe nóżki. Nie potrafi piłki przełożyć. Więc ta piłka, która jest taka u nas, bardzo bym powiedzieć, wypompowana, okej, niech będzie. Ja kibicuję reprezentacji i bardzo trzymam za nich kciuki. Ale mam nadzieję, że dojdziemy dalej. Ja ciągle jakby wspominam świętej pamięci Wójcika, gdzie to był ostatni jakby czas, gdzie w 1992 roku zdobyliśmy brązowy medal na olimpiadzie. I tego tej piłce nożnej życzę, i życzę polskiemu boksu olimpijskiemu, żeby też zdobył medal olimpijski, bo długo go nie mamy. Biedny ten Bartek, Wojtek Bartnik, a propos, musi te brzemię na sobie nosić i trzymać jakby ten ciężar, tak? Mam nadzieję, że jeszcze za życia Wojtka Bartnika, chociaż nie ujmuję mu, niech żyje 120 lat. A to zdrowy chłopak. Dokładnie, więc zdobędziemy medal olimpijski. Słyszałem, że kobiety mocno idą. No właśnie, dziewczyny teraz zdobyły trzy medale, dwa srebrne, jeden brązny w mistrzostwach Europy, więc... Gratuluję dziewczynę, naprawdę fajnie, że idziemy do przodu. Słyszałem, że z mistrzostw Europy reprezentacja chłopaków wróciła, juniorów wróciła bez medalu. Szkoda.